Przed samorządami kolejny etap programowania, czyli pisania wniosków o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych. Wiele wskazuje na to, że po raz ostatni Polska otrzyma tak pokaźne sumy. Jednym z priorytetów ma być właśnie ochrona środowiska. W tym pojęciu mieści się także budowa sieci kanalizacyjnych. Wszyscy wiedzą, że konikiem Komisji Europejskiej jest ochrona środowiska. Jest tych pieniędzy, troszkę jest, nie jest ich tak naprawdę tyle, by zapewnić dla każdej aglomeracji, każdego miasta środki, ale może na koniec okresu tej perspektywy, tak jak w poprzedniej, będzie można przesunąć środki z innych programów, no właśnie na oczyszczalnie. Jak dotąd RPWiK-owi wraz ze Związkiem Międzygminnym Gospodarka Komunalna i Samorządami udało się pozyskać z Unii 84 miliony złotych na wykonanie kanalizacji, ale także magistrali wodociągowej czy przepompowni ścieków i modernizację oczyszczalni. Cała inwestycja kosztowała 135 milionów złotych, przy czym samorządy dołożyły 6,5 miliona, a resztę RPWiK. Na tych doświadczeniach sprzed kilku lat chce teraz bazować szef Chrzanowskich Wodociągów, licząc, że ponownie uda się sięgnąć po unijne wsparcie i wykonać kolejny etap kanalizacji. Około 85% mamy skanalizowane, w związku z czym teraz sięgamy już w miejsca bardziej peryferyjne, do sołectw, tam gdzie to zaludnienie jest mniejsze, w związku z tym też nie każde miejsce da się skanalizować ze środków unijnych. Ale są też inne programy, czyli tam gdzie jest rzadka zabudowa niespełniająca tych kryteriów, które Unia zakłada, można sięgać po inne środki, takie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tutaj współpraca z gminami jest bardzo ważna, żeby tam, gdzie się nie da sięgnąć po środki wprost unijne z tego programu Funduszu Spójności, to żeby przygotować wnioski do innych programów i uzupełniać się nawzajem. RPWiK szacuje, że na ten kolejny etap obejmujący trzy gminy, Chrzanów, Trzebini i Libiąż, potrzeba w sumie 44,5 miliona złotych. Inwestycje planowane w Chrzanowie oszacowano na 9 milionów i obejmą wykonanie kanalizacji w Płazie Górnej, na ulicy Pogorskiej w Kościelcu oraz w Pogorzycach. Największy zakres prac przewidywany jest w Libiążu. Spotkanie zorganizowane w MOXIR miało uświadomić samorządowcom, jakie są szanse, ale także konsekwencje wejścia w ten program. Samorządy do tej pory pokazywały bardzo odpowiedzialne podejście do tego i myślę, że te wkłady własne zostaną tym razem również zabezpieczone przez gminy, bo to jest istotne zadanie dla gmin, więc o to się w ogóle nie martwię. Kwestia jest tak naprawdę wspólnego zdecydowania, że jesteśmy świadomi konsekwencji, chcemy to zrobić i będziemy się starali to wykonać. Nie ma gwarancji, że uda się te pieniądze pozyskać w pełnym zakresie, ale jeżeli nie spróbujemy, to na pewno ich wtedy nie weźmiemy. Na razie nie wiadomo jeszcze, jaka dokładnie kwota unijnej dotacji będzie przeznaczona na ochronę środowiska. Warto jednak już wcześniej przygotować się, by potem bez problemu pozyskać te pieniądze.